Es freut mich, dass wir heute die vorletzte Etappe unseres Werksaufbaus in Jawor abschließen können, und zwar mit der Inbetriebnahme der Kantine bei herrlichem Wetter. Die letzte Etappe wird dann der Bahnanschluss sein, der 1 Kilometer von hier im Westen sein wird. Kuchnia w naszej kantynie została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. Kucharze, którzy przyjechali tutaj na otwarcie, potwierdzili, że z takim sprzętem, z taką kuchnią nie spotkali się w żadnej innej lokalizacji. Również aplikacja, dzięki której będą zamawiane obiady przez naszych pracowników, jest bardzo intuicyjna i nowoczesna. Każdy pracownik indywidualnie wybiera posiłek, na który ma ochotę, zamawia sobie wyborze do odpowiedniej lokalizacji, ale także wybiera sobie godzinę posiłku. Mogą również przyjść tutaj do budynku kantyny i zamówić przy użyciu kiosku. Były oczywiście przemówienia prezesa Andreasa Szenkela, który się prawie że pożegnał z pracownikami, ponieważ opuszcza nas w lipcu i przejmie następną odpowiedzialną funkcję w Chinach. Gościem specjalnym naszego wydarzenia był znany miłośnik kulinariów, podróżnik, erudyta, cieszący się ogromną sympatią Robert Makłowicz. Nigdy jeszcze w życiu mym, przecież nie najkrótszym, nie miałem okazji być podczas otwierania kantyny przyfabrycznej, a też szczerze mówiąc, to chyba tylko raz w życiu zdarzyło mi się być w podobnie nowoczesnej fabryce, więc dwie rzeczy naraz. Nowoczesna niezwykle fabryka i kantyna przy tym. Niezwykle podobało mi się fakt, że 50% osób tu pracujących to kobiety i niezależnie w zasadzie od stanowisk, bo to dotyczy zarówno szeregowych pracowników, jak i kadry zarządzającej. Zakończeniem budowy naszej fabryki jest właśnie ta kantyna i dopiero teraz możemy powiedzieć, że mamy wszystkie działające budynki. I myślę, że jest to całkiem przyjemne zwieńczenie dzieła prezesa w Polsce, na pewno bardzo smaczne. I chciałam ze strony zarządu wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pracowali na ten dzisiejszy dzień.